Ja się spodziewałem przed mistrzostwami, że to będą bardzo, bardzo takie mecze na 1-0, tak jak wszyscy mówili, tak? Że do jednej bramki, że będą wszyscy murowali, a widać, że są tworzone te sytuacje i mecz na przykład Włochy-Hiszpania, dużo ludzi narzekało na ten mecz, a mi osobiście bardzo się podobał. No wiadomo, że jedni patrzą przez pryzmat sytuacji tylko i wyłącznie bramkowych, a drudzy przez no, taką, jak trenerzy to często mówią, no nagranie, czyli utrzymywanie się przy piłce, danych, robienie danych akcji, danych zwodów w danym momencie, czy przy prowadzeniu, czy przy remisie, no to są takie detale, które normalny kibic tak do końca na to nie patrzy, a każdy trener w Polsce, który pewnie ogląda mecze, to analizuje, czy przy zwycięstwie ktoś dalej atakuje, czy już delikatnie się cofa, w którym momencie, no to są takie dla trenera, ale uważam, dobre rzeczy. Ale uważam, że te mistrzostwa są bardzo otwarte i to mnie bardzo cieszy, bo zawsze te pierwsze dwie kolejki mieliśmy takie po 1-0, 0-0. No my jeszcze nie mieliśmy wyniku 0-0, to powinno nas cieszyć bardzo, znaczy, że bramki ciągle padają. A w trzeciej kolejce jestem przekonany, że w ogóle bramki w trzeciej, po trzecim meczu, jak będą drużyny rozgrywać, że te bramki będą padać. No i tak jak powiedziałem na początku, no przede wszystkim liczę na zwycięstwo, liczę. Wiem, że wygramy 2-0, jestem wielkim optymistą. I trzymam kciuki za chłopaków. Ja też kiedyś grałem w tej reprezentacji Polski. Bardzo dużo chłopaków jeszcze gra, z którymi grałem. No i trzymam kciuki za nich bardzo mocno i nie tylko za nich, ale też za resztę. No i jak to mówią, Polska biało-czerwoni do boju.